Dzisiaj mamy bardzo ciekawy vlog. Ja nie mogę się doczekać, bo... Cześć w ogóle, kochanie. Therapeutic mamy tutaj. Ale Ina robiła dla was vlog. Przyszła do mnie i mówi: mama, ja mam coś do powiedzenia. Szykuj mi kamerę. I miał już włosy zrobione, miała ten, i ja chciałam, wiesz, może byś ta... Nie, ja wiem, co ja mam powiedzieć. Włącz mi kamerę. Włączyłam i ona... No to idź, ja to zrobię. Okej. Ja nie mam pojęcia, co ona powiedziała. Ja będę pierwszy raz razem z wami to słyszeć. Teraz będę to montować. I obiecuję wam, że tylko będę montować, jak będzie jakaś dłuższa pauza albo coś. Ale zostawiam cały jej treść dla was, bo strasznie jestem ciekawa, co ona chciała was przekazać. Nie mam zielonego pojęcia, nic nie wiem. Więc razem będziemy teraz oglądać pierwszy vlog Ina Ciara. Ina została vlogerką, zobaczycie. Musicie zrozumieć czasami, że kobieta ma własną przestrzeń i trzeba ją szanować. Jeżeli nie będziecie szanować jej, będziecie ją bić. Mówię to do mężów, nastolatków, dzieci, wszystkich chłopaków, facetów i nastolatków, wszystkich. O uwagę, bo jeżeli kobieta nie ma własnej przestrzeni, to nie jest w stanie się opanować i może być nawet tak, że wyrzuci cię z domu albo... Moi kochani, to nie jest fair, jak kobieta ma własną przestrzeń i ty to wykorzystujesz. Moja mama, ja mieszkam z mamą Dawiną Ciarą. I ona mi... Ja to doświadczam, bo ja też czasami taka jestem. Chętnie bym wyrzuciła swoich braci, bo jestem jedyna. Ale tak nie robię. Ja po prostu biorę głęboki wdech. Czasami muszę się na nich wykrzyczeć. No a mówiłam ci, idź. Idź. Przepraszam. Czasami muszę się na nich wykrzyczeć, bo to nie jest dobre. Jeżeli macie siostrę, jedyną siostrę, to samo do braci. Bracia albo mężowie, to samo do kobiet. Nie, każdy ma własną przestrzeń i trzeba ją szanować. I jeszcze jedno na temat bajek. Chłopiec skoczył z 7 piętra, przebrany za Batmana, bo myślał, że poleci. I to wszystko przez bajki. I ja to doświadczam, bo ja myślałam wiele rzeczy o bajkach i to się bardzo źle skończyło, piekła mi skóra, poobijałam się. To nie jest dobre. Musicie uważać i pilnować tego, rodzice, i co do dzieci. Dzieci muszą pilnować swojego czasu. Jeżeli macie jakieś gry, komputery, od 13 lat, mój brat ma od 11 lat telefon. Od 9 lat go używa, ale tylko w potrzebnych momentach, jak on ma już treningi i własne, to on już robi sam. On ma własną przestrzeń, sam robi. I on ma już to poukładane, nie gubi go, dba o niego, dzwoni, ma tam. W ogóle musicie pilnować. I do tych, co moje koleżanki, wszystkie mają telefony. Od 6 lat, od 4 lat. I jedna moja koleżanka ma własny telefon, laptop i tablet. I ona jest tak uzależniona, że dosłownie ciągle kradnie od mamy.
Ja się z tym nie zgadzałam i mama jej robiła limity, ale ona wciąż nie słuchała, brała w aucie, brała w nocy i ja przez to nie mogłam spać. Moja koleżanka druga, ona już jest bardzo, bardzo wyluzowana, bo ona nic nie ma, żadnej technologii, żadnego telewizora w domu, tylko jej mama ma telefon, jej tata, jej babcia i dziadek. I tylko tyle. Nikt inny. Amala teraz ma już swój telefon. To jest moja koleżanka. I ona rozumie, że ma limity i w ogóle rozumie, dzień w dzień daje sobie ograniczony czas. Ale jak już będzie miała 11 lat, to będzie mogła go używać kiedy chce, bo ona rozumie, kiedy ma przestać. Ja jeszcze tego nie rozumiem, ani żadni moi bracia. Dlatego ja się tego uczę, moja mama mnie tego uczy i moi bracia też się tego uczą. Ja mam trzech braci, jednego tatę i dziadek umarł. Więc ja mam bardzo trudne życie. U mnie w rodzinie, nie licząc cioci, wujków i kuzynów, mam tylko trzy dziewczyny. Babcię, mnie i mamę. Żadnej siostry. Ja marzyłam o tym, ale trzeba docenić to, co jest. Jak jesteście? Jak jest jedna dziewczyna, to samo do dziewczyn. Jak jest jedna dziewczyna w waszej rodzinie, to proszę zrozumcie to, że ona czasami potrzebuje swoich tych. Ja teraz będę miała swoje vlogi na mamy telefonie i będę nagrywać. Pa, pa. Okej. To jest niesamowita kobieta, naprawdę. Ja chciałabym, żeby ona nagrywała, żebym ja też zrozumiała, co w niej się dzieje. Ja słyszę, to jest fajne, żeby słuchać dzieci i słyszeć, co tak naprawdę, o czym oni mówią. Ja widzę, że jest dla niej ciężko, że ona jest jedyna dziewczynka. I ostatni jest dla niej bardzo ciężko, że ona cały czas jakby tymi chłopakami jej dokuczają. I ona chciała, jakby ma już z tym dosyć, ja to czuję, ja to widzę. Bardzo chciała siostra. Błagała mi, żeby miała kolejne dziecko, a ja, wiecie, ja już, widzicie oczy, ja już. Ale rozumiem jej, kurczę. I ona też ma problem ze spaniem, ona nie lubi iść spać i ona bardzo często spała ze mną. I ja ostatniej powiedziałam, słuchaj, ja potrzebuję swój własny przestrzeń, bo ja jestem wściekła cały dzień, ja jestem z dziećmi cały dzień, a później w nocy ty przyjdziesz do mnie, chcesz rozmawiać, chcesz gadać, ja nie mam na to przestrzeń, po prostu mama potrzebuje swój własny przestrzeń, daj mi kilka miesięcy. I ona mi dała ten czas i dopiero jak mi dała ten czas, to ja trochę uspokoiłam się, miałam czas rano dla siebie, bo ona nie była w moim łóżku. Ja też miałam czasu wieczorem dla siebie i było mi lżej. I teraz ona przyjdzie do mnie i ona mnie już nie szantażuje, żeby ze mną spać. Ona rozumie, że ja potrzebuję swojej przestrzeni i przyjdzie i nie pyta mi. Ona po prostu mówi, ja rozumiem, że potrzebujesz swojej przestrzeni, ale jak będziesz miała tę przestrzeń, to bym chętnie z tobą spała dzisiaj. Ja jej ostatnie kilka tygodni mówię, no to możesz ze mną spać. I Noe śpi z tatą, czasami New śpi z tatą. A ja się czuję teraz, że ja nie muszę z nią spać, że mogę, że ona nie jest uzależniona, nie musi i nie będzie mi szantażować, żeby mogła ze mną spać albo żeby mogła grać na telefonie. Mieliśmy długie rozmowy o tym i
cieszę się, że ona zauważyła to, więc widzę, że warto mieć granice według mojej córki. Według mojej córki warto, że kobieta ma swoje własne przestrzeń, żeby był szanowany. I warto ograniczyć tą granie z dziećmi na telefonie, bo rzeczywiście to może być niekorzystne dla nich. To są moje wnioski od mojej córki. Cieszę się, że on robi swoje vlogi. Może będzie następny tygodniu. Bardzo ciekawe. Kocham was bardzo. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że dajecie przestrzeń dla mojej córki, żeby ona mogła być coś mądrego albo od serca po prostu wam przekazać. To jest cudowne. I ona ma kolejny vlog. W niedzielę puszczę, bo on robi swoje artystyczne rzecz. I chcę zainspirować dzieci, żeby artystycznie działało z nią, pracowało zamiast siedzieć na telefonie, więc możecie to obejrzeć. I przypominam, że jutro, piątek 13, zaczynamy oczyszczanie wątroby z szef Irkiem. Ja nie mogę się doczekać, ja też dołączę do tej oczyszczania wątroby. Już jestem po detoksu, naprawdę się czuję wiele lepiej. Robiłam 2 dni głodówkę i po prostu czuję się lżej. Jestem na przerywane głodówkę teraz i no, dużo więcej energii mam, taki spokój wewnętrzny. Więc jak macie czas, macie przestrzeń, to dołączcie do oczyszczania wątroby. I jeżeli tylko pieniądze ci ogranicza, to napisz to Irka, bo on zawsze znajdzie jakiś sposób, jakiś bartera, coś takiego. Zadbaj o swoje zdrowie w tym roku i dzięki, że no, dzięki, że dołączycie do naszej sprawy, do naszej oczyszczania wątroby, bo to jest zawsze inspirujące, jak wy się pojawiacie. Zawsze Irek się coś nowego się uczy i nie mogę się doczekać na kolejny vlog od mojej córki. To są bardzo inspirujące słowa, więc będzie Ina Ciara się pojawić na naszym kanale na YouTubie. Therapeutic Mama and teraz and family. Pa, pa.